Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Grzegorz Ciołek i w dzisiejszym odcinku chciałem Ci opowiedzieć o mojej weekendowej przerwie od internetu, o takim detoksie od mediów społecznościowych, co zauważyłem, jakie mi się wnioski nasunęły. Także serdecznie Cię zapraszam do oglądania. Zacznę od tego, że kiedyś już dosyć często praktykowałem właśnie taki zwyczaj, że przychodził piątek wieczór, odkładałem telefon, czasami nawet i wyłączałem go całkiem, ale odkładałem, on sobie leżał w jednym miejscu, totalnie do niego nie zaglądałem, nie korzystałem i ostatnio poczułem taką chęć powrotu do tego zwyczaju. Ponieważ czułem bardzo duże już przebodźcowanie, za dużo tego internetu, mediów społecznościowych było, zwłaszcza na weekend. W tygodniu całkiem inaczej sytuacja wygląda, gdyż używam telefonu do pracy i korzystam z niego między godziną 8 a 20. Chociaż teraz mi się przypomniało, że ostatnio przestawiłem jakby ten przedział czasowy i jest to między godziną 9 a 20 właśnie. A dlaczego? No ponieważ dzień zaczyna się troszeczkę później, jasno się robi około godziny teraz 7:30 po przestawieniu czasu, ale dopiero wtedy mogę zacząć wszystkie te swoje aktywności, stąd przesunięcie właśnie tej granicy. Ale wracając do tematu weekendowego, to co mnie jeszcze skłoniło do tego, żeby powrócić do tej praktyki, to fakt, że naprawdę brakowało mi czasu na moje przyjemności, na moje projekty, rzeczy, które gdzieś tam odstawiłem na bok, ponieważ telefon zabierał mi bardzo dużo czasu, dlatego postanowiłem ten czas sobie po prostu znaleźć. Pamiętajmy też, że czas nie jest ani rzeczą, którą posiadamy, którą nabywamy. Czas po prostu jest. On trwa, on przemija i tak samo jak natura czy przyroda, on po prostu trwa. I my totalnie nie mamy na to wpływu, ale mamy wpływ na to, jak ten czas wykorzystujemy. I co takiego robiłem, co mi się udało zrobić przez ten weekend? To po pierwsze pokończyłem wszystkie książki, jakie rozpocząłem czytać. Cały czas miałem to z tyłu głowy, gdzieś mi to leżało i no źle się z tym czułem, że nie potrafię dokończyć jednej pozycji drugiej i stwierdziłem, że to będzie dobry na to moment. Sporo również czasu poświęciłem na planowanie, na tą moją taką samoocenę, o której też tutaj wspominałem. Przez te dwa dni bardzo skupiłem się na sobie właśnie, na analizie tego, co robię, jak robię, jak spędzam wolny czas, co mógłbym właśnie zmienić. No i wstyd się do tego przyznać, w tygodniu na to po prostu brakowało czasu. A z drugiej strony, no wpadłem znowu w tą pułapkę internetowego spędzania weekendów i było mi z tym po prostu źle. I to też nie jest tak, że nagle próbowałem sobie znaleźć dodatkowe zajęcia, tak na siłę. Oczywiście mówię, leżały mi te książki, to skupienie na sobie i to na tyle. A resztę tego czasu postanowiłem spędzić w pełnym skupieniu na tym, co po prostu robię. Czyli były to aktywności, nie wiem, chociażby czas spędzony na działce, na pracach typowo już takich jesienno-zimowych, bardziej w przygotowaniu na zimę. I mówię, ten czas wyglądał tak jak każdy jeden weekend, ale w totalnym skupieniu na tym,
co właśnie robię. Dużo czasu spędziłem na zewnątrz, czy to na samotnych oczywiście spacerach, ale również wybrałem się z małżonką na weekend do lasu bez telefonu. W niedzielę byłem oczywiście biegać. Mówię, cały ten rytm, nic mi tutaj się nie pozmieniało, odwiedzałem swoją rodzinę, ale zrezygnowanie z tego telefonu, z tego internetu pozwoliło mi naprawdę skupić się na tym, co robiłem, gdzie byłem, z kim przebywałem, z kim rozmawiałem. Tak jak gdzieś wcześniej wspominam, jesień jest dla mnie takim okresem spędzania czasu właśnie sam na sam, na takim rozwoju, gdzie staram się naprawdę skupić się tak na sobie i może stąd to przyszło. Właśnie ta rezygnacja z tego internetu, z tego telefonu na weekend. Ale też przyszła za mną książka, którą kiedyś oczywiście już przeczytałem i to też nie raz i postanowiłem po prostu do niej wrócić, a mianowicie jest to książka. Dotknij, poczuj, zobacz. Fenomen relacji człowieka z naturą. Bardzo ciekawa książka mówiąca o tym, jak spędzać uważnie czas w lesie. A zastanawiałem się, dlaczego właśnie ta książka do mnie po prostu przyszła. To stwierdzam, że pojawiła się ta chęć przebywania w lesie, ale nie takiego właśnie odbębnienia tego, tylko na totalnym skupieniu, przeżywaniu tego czasu, doświadczaniu zapachów, widoków, dźwięków. I po przeczytaniu bodajże 50 już stron stwierdzam, że była to bardzo dobra decyzja. Polecam. No i jeśli, drogi widzu, twierdzisz, że nie masz problemu z telefonem, z internetem, że w ogóle rozmawianie o tym jest bagatelizowaniem tego w ogóle tematu, to moim zdaniem troszkę okłamujesz sam siebie, bo spróbujcie naprawdę, chociaż troszkę, nie tak może radykalnie, jak ja tutaj z tym weekendem postanowiłem, ale wyznaczcie sobie czas bez telefonu. Zauważcie, jak się to zmienia i czy w ogóle się to wszystko zmienia. Wasze do tego podejście. Jak wykorzystujecie i jak spędzacie ten czas. Niech czas bez telefonu będzie dla ciebie takim bodźcem powrotu do tego, co dla ciebie ważne, a może o czymś właśnie zapomniałeś. Odłożyłeś to, bo gdzieś ci ten telefon właśnie kradł ten czas. Zobacz, doświadcz, zauważ, co się z tobą dzieje. Bardzo, bardzo fajna lekcja, w której naprawdę można wiele, wiele dobrego dla siebie wynieść. A więc podsumowując, najpierw na początku zauważyłem dużo nerwowości w swoich zachowaniach, w tym, co robię. Odruchowo cały czas sięgałem gdzieś ręką, zaglądałem na ten telefon. No, tak to właśnie wygląda, jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś na co dzień, mamy coś na wyciągnięcie ręki, kiedy to świadomie, to jest bardzo ważne, jeśli świadomie z czegoś rezygnujemy, to tu jest sygnał, czy mamy z tym problem, czy nie. I mówię, ja czułem bardzo duży dyskomfort na początku. Później poczułem taką ulgę, byłem z siebie mega zadowolony. Czułem radość, że robię coś dobrego dla siebie. Kolejną rzeczą, jaką zauważyłem, jest to totalne skupienie się na relacji i w ogóle rozmowie z drugim człowiekiem. Zauważyłem, że więcej się uśmiechałem i co też bardzo ważne, zauważyłem, że w końcu mam czas na
nic nie robienie. Nie myślenie o niczym, nie przejmowanie się niczym. Jest to trudne, ale osiągalne. I w takim codziennym pędzie wydaje mi się, że trudne do osiągnięcia, ale jeśli stworzymy sobie sytuację, w której damy taką sobie możliwość, to to bardzo fajne uczucie. I to nic nie robienie jest taką umiejętnością nie do końca prostą i oczywistą, ale jakże taką oczyszczającą, no mówię, dającą dużo, dużo radości. Czy będę to kontynuował? No jasne. Dałem sobie taki czas do końca roku, takie wyzwanie sam sobie postawiłem, że spróbuję każdy weekend do końca grudnia spędzać bez telefonu, bo uważam, że jeśli coś, choć mała, drobna zmiana przyczynia się do tego, że więcej się uśmiecham, więcej mi to daje radości, coś mnie rozwija, to warto to po prostu praktykować, warto to robić. I na koniec bardzo mocno polecam ci spróbować. Niekoniecznie od razu rzucać się na tak głęboką wodę, bo może to przyniesie odwrotny efekt, ale daj sobie szansę, zobacz, zauważ, czy się coś zmieni, czy jest ci z tym dobrze, czy w ogóle jest ci to niepotrzebne. Jeśli tego nie robiłeś, spróbuj. Nic nie tracisz, a możesz bardzo wiele, wiele zyskać. Bardzo serdecznie ci dziękuję, że dotrwałaś do końca. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawisz łapkę w górę, zasubskrybujesz mój kanał, polecisz ten film znajomemu, może ktoś tego właśnie potrzebuje. Pamiętajcie, że małe zmiany i w ogóle dawanie sobie szansy na takie zmiany tylko i wyłącznie rozwijają i mogą wnieść do twojego życia dużo, dużo dobrego, dlatego warto takie kroki podejmować. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i życzę wam wszystkiego dobrego. Hej!